Przypominamy, że to ma być ostatni krok Diablo przed pojedynkiem o Mistrzostwo Świata z Ilungą Makabu. No i nie możemy powiedzieć, że ten ostatni krok napawa nas optymizmem. No, trzeba otwarcie przyznać, że jeżeli Krzysiek będzie boksował w taki sposób, jak boksuje z Tedorem Mabiką, to najprawdopodobniej z Ilungą Makabu przegra. Ilungą Makabu pięściarzem, który nawet mocniej jest... Na pewno, a nie najprawdopodobniej. Sporej ochoty do tego, by pokazać się jeszcze w tej 10. rundzie ma Tyler Mabika.